układy mechaniczne, słucham. Cześć, z tej strony Szamurbex. Witajcie w kolejnym filmie Zakładów Mechanicznych. Po mojej lewej stronie Luke. Po mojej prawej stronie Chris oraz... Oraz Rafał z Gourbex. Zapraszamy. Moi drodzy, zapraszamy na kolejną część filmu z Zakładów Mechanicznych. Pamiętajcie o subskrypcji oraz o łapce w górze. Gorąco zapraszamy. Pozdrawiamy. Drodzy, zapraszamy Was na kolejną, drugą, a zarazem ostatnią część z Zakładów Mechanicznych. W poprzednim odcinku eksplorowaliśmy to miejsce wraz z ekipą Wawa Urbex. Po długim, wyczerpującym dniu, gdy zrobiło się ciemno, udaliśmy się na nocleg, by nabrać nowych sił na kolejny dzień. Dzisiaj kolejne zakamarki odkrywamy wraz z Rafałem z Go Urbex. W dniu dzisiejszym faktycznie zakładów mechanicznych już nie ma na mapie Polski. Zostały zrównane z ziemią. Film jak najbardziej można traktować jako historyczny. A eksplorację zaczęliśmy od kolejnych pomieszczeń na parterze, gdzie znajdujemy liczne szafy sterownicze oraz zawory. Czekają na nas również kolejne pomieszczenia biurowe oraz sterownie. Łukasz, monitor nierozwalony. Ja? Monitor cały. Pierwszy. Łukasz, jaki nas to jest porozjewane od tyłu i coś powyciągnione. Bo tam jest tam taka cewka, która odchylająca, w sensie... I zwoje są, miedzi. Tak, jest dużo miedzi. No i... Dzięki materiałom udostępnionym przez Rafała możecie zobaczyć, jaki ład i względny porządek panował w sterowni. Komputer, monitory na swoim miejscu, a biurka i krzesła zachowały pozycję taką, jaką w momencie opuszczania obiektu. Kabli jeszcze dużo zostało. Tak, co miedziane. Jeszcze kilka tygodni temu. Tu było zwoje, nie? Tak, to jest silnik. Można było włączyć to, tylko po prostu klikają z tym włącznikiem, ale już nie ma co włączyć. Idąc dalej, natrafiamy na pomieszczenia, które najprawdopodobniej zajmują bezdomni. Świadczą o tym świeżo nieuporządkowane łóżka, ubrania oraz antena do odbioru telewizji. W późniejszym czasie
Przy chwilowym wyjściu na zewnątrz zostaliśmy zatrzymani przez ochroniarza, który kazał bezwzględnie opuścić obiekt. My natomiast obraliśmy inny kierunek i zajęliśmy się dalszą eksploracją. Kolejne pomieszczenie, kolejne elementy codziennego użytku, kaloryfer, czajnik i tym podobne. Oraz szafa elektryczna, odpowiedzialna za oświetlenie komina. Jak prawda? To idziemy do komina, jak wychodzi. Coś tu było podłączone jeszcze, nie? No. No dobra, no generalnie wyczuć taki mój. Albo to było podłączone faktycznie do komina, jak kabelek, albo trzeba było to po prostu. Co z kominem było? Oświetlenie komina? Tak, no świeci się na czerwono po prostu. No też to łapiemy. Aha, nawet regały wyjechały. Stałe regały, takie, tylko dosłownie do... I już nie ma. To też było, co to jest. Wyłącznik awaryjny. Potem tak, możemy iść. Tak, możemy iść na... Na ten dach. Tak, to będziemy sobie tam. Tak naprawdę nie wiemy, co powstanie w tym miejscu. Czy to będzie nowe osiedle, czy szklane biurowce, a może kolejna galeria handlowa. Jedno jest pewne, nie zobaczycie w tym miejscu już opuszczonych zakładów, które produkowały silniki wysokopraczne. A co podzieli ich los, zobaczymy w przyszłości i na pewno o tym damy znać. Wszystkie hale są zrównane z ziemią. Nam udało się dosłownie na ostatnią chwilę wszystko zarejestrować. Niestety, już w nagannym stanie. Moi drodzy, bateria się kończy, a więc to by było na tyle. Zbliżamy się do końca naszego filmu. No i dziękujemy Wam za to, że byliście z nami i razem wspólnie mogliśmy poznać historię tego miejsca, zakładów mechanicznych. Bardzo dziękujemy Wawa Urbex oraz Go Urbex za wspólną eksplorację. Bądźcie z nami, no i do zobaczenia w kolejnej produkcji. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.